hero, our hero, claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord. It's an end to the evil of Oscar's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. Cześć i czołem, witam was wszystkim bardzo serdecznie w tym kolejnym bardzo, że tak powiem, superaśnym odcinku z serii The Elder Scrolls V Skyrim, tak, tak. Dzisiaj jest ze mną Lidia. Cześć Lidia, tak, przywitaj się tutaj. Jestem Felicjan, tu też w grze nazywany Iliarem i zapraszam was na kolejny odcinek serii, tak jak już mówiłem, jakiej. Ostatnio mieliśmy tutaj małą potyczkę z wampirami, o ile pamiętam, więc teraz czas udać się na poszukiwania kolejnych to... kolejnych... no, tych. Wow, uzbrojony w ogóle ten. Biały troll. Kolejnych nopków do naszego tutaj zgromadzenia nowego. Więc tutaj czekać trzeba, żeby ich rozdupcić ładnie. Będziemy pomagać im. Ale tu trzeba czekać, my gosh. No, okej. Okay. No nie, znowu krew wampira mi płynie. Jeleń. No, ale żem strzelił. Jeleń. Strzeliłem w łososia. Ktoś pomoże. Bez jaj. Wynoszę się stąd. Jak to jest możliwe, że ja strzeliłem w łososia? Jestem zarąbisty ten, myśliwy. Motyle. Ja motylka nie wezmę. Ja? No, zleciał. Któż ty jest? Gunmar jestem, się nazywam. No gadaj ze mną. Gunmarze, co ty robisz? Nie mogę z tobą pogadać. No chodź tu. Się ruszasz. Pokaż się. Ostrożnie. Możesz się natknąć na wściekłego niedźwiedzia. Co ty tu masz? Nic nie masz. Ty tam! Trzymaj się! Trzymam się właśnie. Zrobiłem tego przeklętego niedźwiedzia przez 2 tygodnie. Nie dam mu pozbawić życia kolejnych ofiar. Ale nie z Kilofem, człowieku. Co ty chcesz z tym Kilofem zrobić? Isran? Potrzebuje czyjejś pomocy? Własnym uszom nie wierzę. To uwierz. Obawiam się, że jest już o kilka lat za późno. Żyję teraz własnym życiem i mam ważniejsze sprawy na głowie. Czy walkę z wampirami... Wszystkim sam daję sobie radę. Przedkładasz na walkę z jakimś niedźwiedziem? Do czego niby aczkolwiek się trochę nie dziwię, na ten niedźwiedź też może zabić, ale... To nie to samo jednak, nie? Wampiry? To... Cóż, to może nieco zmienić obrót spraw. Powiedz mi, co się dokładnie dzieje? Nie jesteśmy pewni, ale mają prastary zwój. Na ósemkę. No ósemka, what the fuck, czy co, idealna liczba kiedyś? Nie mogę odejść i zostać. No nie, 7 chyba to była tak, 7 to była idealna liczba. Gdy się go pozbędę, może sprawdzę, czego chce ode mnie Isran. Dobrze, pomogę ci. Gunmarze, spokojnie, pomogę ci. Niedźwiedzie lepiej trafiam niż w łososie. Dupka. Oż, te fpysy nie są zbyt wysokie. Na 11 się utrzymują. Ale nie, no trochę komba. Bym się musiał coś uzbroić jednak.
Musimy powstrzymać to stworzenie, zanim znów zabije. Okej, okay, możemy, tylko że ty nie jesteś zbyt zdolny jednak do walecz. O, proszę bardzo. Co ja tutaj pozbierałem? R. E. Można ziółeczka sobie ładnie pozbierać. Trochę pszczół. Jak najbardziej zioła się przydadzą. Ja jestem takim zwolennikiem dosyć zielarstwa. No. Kto tam jest? Przedmioty. Ja sobie tego użyję. No i nie wydawało się. Zsuńcie się. Czemu? Wow. Lidia. No dupa. Zginęła mi tu Lidia. Jedna. Wszystko przez tego jełopa, że tak wyszedł daleko. A mogę? No i znowu. Kto tam jest? Lidia, dawaj. Sorry. Loczy. Ten już padł. Trzy niedźwiedzie tu są. Jeden już padł. Wow. Dźwiedzie za mną ganiają. Ja pierdzielę, no. Ja stąd zwiewam. Ja ich zaraz ten podkilam sobie ładnie. Ale to za chwilunie. Mięsko, tak. Ile mam magii w ogóle? Mógłbym sobie przywołać. Jakby tak kraść zdrowie. O, to by było niezłe, bo to jest. Ale to trochę mało. Dobra. Wiem, że ma taki fajny czar. Dawaj, Lidia. Nie ma to tamto. Wstawaj. Bo ja tutaj sam nie mam zbyt wielkich szans. Lata. Dawaj, Lidia. Tak jest. Zginął Amanda. Zbieramy wszystko. Up się przyda. Trzy niedźwiedzie padły z mojej ręki w sumie. Tu jeszcze widzę jakiś typ jest. Skoro mnie zbroi nie chce, ale jak najbardziej zły harmonii. Bandyta. Wow, 7 skór już mam dla tęby szerokiej ręki. Zamknięty pokój. Przyda mi się ta książka.
Coś tu jeszcze ciekawego jest? Bo to coś kurde, światło mi tutaj pada. Dobra. Jakiś stolec klikasz. Nie wiem, jakbym sobie poradził bez ciebie. Słaby jesteś. Dziękuję ci. W ramach wdzięczności chyba mogę przynajmniej sprawdzić, czego chce Isran. Zakładam, że wciąż znajdę go w tym forcie w pobliżu sygnału Stendara. Tak. Oczywiście, że tak. Masz rację. Pracował nad tym miejscem przez 2 lata. Nie wpuszcza nikogo. To jego własna mała forteca. Cóż, zobaczę więc, co tam tyle czasu wyprawiał. No wiesz, zobaczymy dziwki kokstajski boks tam był. Się wszystko działo. Tam nie ma to tamto, kurde. Znaczy na prawo i lewo rżnęli. Dźwięk pusto. Gdzie jest nasz? Tutaj. Jezus, no jakieś mokradła, muszę się wpieprzyć. Pomóc grobu w ładnych huffingach. Dlatego zrobimy szybką podróż. To kowalstwo. Ale lepsze niż w Metinie, bo w Metinie to od razu pali, kurde, kowal. Znaczy nie no, jest jakieś żół lepszy, ale jest też, że się spali, a tutaj wszystko ładnie mu na pięknie wykuć. To jest bardziej realistyczne niż w grze typu Metin, czyli w grze MMO. O, koniki. O. Jestem wampirem. Mogę zajumać wam kufer. Jest kuferka coś? Mogę. Ja wam nie zakup... za... to będę szmaty, to ja nie chcę. Opowiesz o sobie? Tak. Jestem. A to mój konik? Czy mi się zdaje? Gdzie mi moja Lidia? A tutaj mi stanęła. Ty niedobra kobieto. Jest mój konik. No niestety, musisz z kapcia cisnąć. Na razie tylko kupiłem sobie malucha, a maluchem nie lubisz się wozić, co? Ty wolisz bogaczy. No niestety nie, ja nie jestem taki. Mój koniko, jump to the water. Tak jest. Dobry konik. Ja, wilczku. Zostaw mnie, ty. Ci nie na żarty. Wilczko. Nie ma. Goń mnie. Catch me if you can, Mendo. Daleko? Ojej. Pół mapy trzeba przejść. Co ty? O, tutaj sobie odkryjemy jakieś miasto, skoro już biegniemy. A ja nie biegnę szybko. Ja cwałem biegnę. Galo! Smoczy most. Fajna nazwa. Podoba mi się. Czy mogę tym smoczym mostem sobie tutaj powędrować dalej? Podreptać? Mogę w sumie. Wyrąbka drzew, tutaj niedługo stań. No, nowa. Tego. Nowa Biedronka powstanie, dlatego musimy wyciąć lasy. Wiecie, to nie jest tak łatwo. Patata i mój koniku. Stratujemy te wilki. Jezus, tu jest wszystko, kurde. Cały zwierzyniec się na mnie rzucił. Normalnie małe zoo tu zaraz otworzę. Patata i koniku, ile sił w nogach. Tam jeszcze coś zaraz wyskoczy. Pająk. Nie, wilki. Nie, ja pierdzie. Naprawdę, mówię. Zwierzyniec cały już się na mnie zwalił. Dlatego ja sobie kleptam tutaj. Lidia pewnie gdzieś po drodze jest, wszystko rozdupcy. Lidia jest taki, kurde, hardcore. O, renegat.
Na regeneratów nie zapoluje. Dobra, to by trzeba było wyciąć w pień. A dobra, czuj. Koniu tam. Co ty rzeźbisz? Kurde. Zostaw mojego konia. Wow. Sorry, koń. Zostaw mego konia. O, Lidia przybiegła. Dobrze, Lidia. Się tak łatwo nie damy. Renegaci to leszcze. Dlatego ich tutaj trochę... trzeba... To jest jakiś jałowiec. Tutaj jest ruda żelaza. A. W polu walki nie można korzystać. Tam jest. Przepraszam na chwilę, zaraz wracam. Witam, już jestem ponownie. No, musiałem otworzyć drzwiczki. A ty, kolego, co? Ole bańka. Ole finisher. Trzy razy w banie dostał. Leczy od woko. Jajo karkoczaka. Reduta Voltibusa. Słabe strzały, ale wezmę. Tutaj na razie... na razie się jednak boję. Ja się trochę cykam. Ja pierdzielę, ile tu jagód jałowca jest. Na razie chcę zobaczyć, co się tam dzieje. Mogę sobie skórę ewentualnie. Chyba. Ale chcę zobaczyć, co będziemy robić. Mam jakiś... O, tak. Dzisiaj się chyba wbierzemy jeszcze na polowanie smoka. My first smok, który będzie sam upolowany. Lidia? Przyszykuj się, zaraz będziemy polować chyba na smoczka. O, ja się mi uda. Bo chyba dosyć daleko jednak jest. Nie no, w kilku miejscach jeszcze jest do przeczyszczenia smoczek, których ja pamiętam przynajmniej. Aczkolwiek smoki to kurde szczwane bestie są. I to wciul. No. Ile tych renegatów? Wow. Lidia. O, dawaj życie. Dzięki. Widzę, że Lidia tutaj nieźle ogarnia w miarę. Te renegackie strzały to są dupa warte, ale już w ostateczności na razie nie będę miał już nic. To będzie F5 oczywiście. To już będzie ostateczność taka. Ostateczna ostateczność. Masło maślane, ale to się jakoś tam inaczej nazywa. Ale po polsku masło maślane. Ale się krab schował. Myślę, że to skałka jest taka śmieszna. Ja pierdzielę. Znaczy, by mnie krab zabił. To by śmiesznie było. No, many nie mam. Trudno. Aczkolwiek troszeczkę życie już po ten. Jagody jałowca jak... bardzo chętnie przyjmę. O, co ty, gdzie ty? Co ty tu w ogóle? Co to za jest? W ogóle, po co krabom błotnym moja sakwa?
Cześć. Nie przypominasz sobie worka z krasnoludzkimi żyroskopami? Przysięgam, że zostawiłam go tutaj. Pewnie zarąbałam ci go. Myślisz, że mogły go zabrać kraby błotne? Niedawno widziałam jednego. Nie zdziwiłabym się, gdyby przyszedł tu za mną. Rozejrzyj się, dobra? Spoko. Isram mnie przysyła. Isram? Szuka mnie? Tak. Nie, mylisz się. Gdy rozmawialiśmy ostatnim razem, mówił głośno i wyraźnie, że nie interesuje go moja pomoc. Ale... Ciężko mi uwierzyć, że się rozmyślił. Zanim odeszłam, powiedział mi bardzo krzywdzące słowa. Ale to leszcz. W każdym razie jestem zadowolona ze swojej obecnej sytuacji. A teraz muszę cię przeprosić. Ale... Zagrażenie za... Wampiry? Naprawdę, really? Sądzę, że pamięta, że sama przedstawiłam co najmniej 3 wersje wydarzeń, w których wampiry zniszczyły ludzkość. Więc, co zamierzają? I don't know. Ja... Cóż, coś podobnego nigdy nie przeszłoby mi przez myśl. Ciekawe. Wiem. Nie mam pewności, co by z nim zrobili, ale w tym wypadku Isran chyba ma rację, twierdząc, że nic dobrego. W porządku. Jeśli nic więcej, to chyba nie będzie problemu, jak się dowiem, o co chodzi, żebym mogła się lepiej obronić. Spokojnie. Nie mam zamiaru porzucać swojej pracy. Jest zbyt pożyteczna. Potrzebuję przynajmniej jednego krasnoludzkiego żyroskopu. Przyniosę ci. Więc albo odszukam tę torbę, którą ukradły kraby błotne, albo muszę znaleźć gdzieś nowy żyroskop. Przykro mi, ale nie zamierzam tego robić bez przynajmniej jednego żyroskopu w zamian za moje... Rozumiem. Wydaje mi się, że wystarczyłby pojedynczy żyroskop. Uwierz mi, to bardzo... Cóż, w takim razie przykro mi, ale wciąż jeszcze nie mogę porzucić tego projektu. Żyroskop, żyroskop. Jakiś gówniany żyroskop. A teraz... O! Strzały jak zwykle. Bardzo chętnie wezmę. Gdzie tu dziad... Masz tu 7 żyroskopów i nie marudź. Żeś po pijaku już wyniosła. Po co krabom błotnym moja... Rozumiem. Wydaje mi się, że wystarczyłby pojedynczy... Masz. Dziękuję. Dokąd teraz Isran każe mi się udać? Spotka się w twierdzy szpitu. Wciąż pracuje nad swoją sekretną kryjówką, tak? Ciekawe, jakie do tej pory zrobił postępy. Zajebiste. Skończę tutaj i udam się w tym kierunku najszybciej jak to możliwe. Do zobaczenia na miejscu. Siema. Do zobaczenia. Wróć do Israna. Ale ja bardzo chętnie zapoluję tam na tamtego koleżkę. Idziemy, Lidia. Tam jest smok, którego trzeba polować. Tylko trzeba się tam wpieprzyć na górę chyba, nie? Ale nieważne, ja bardzo chętnie się wpieprzę. Pokażcie mi tylko drogę. Show me the road and I go to the kill this fucking dragon. Now. Zobaczymy, jak na hardzie wygląda ten zabijanie tych smoków pieprzonych. Nie będzie to łatwe zadanie zapewne. No chyba tam jeszcze wyżej jest. Chociaż... Nie, tu będzie. Tu. Tylko gdzie? Gdzie? Jałowiec. Gdzie jesteś, smoku? Gdzie jesteś, smoku? Spierdzie. A tu gdzieś będzie nas kasę. Tam jest. No fucking shit. Lidia. Dawaj go tam. Ognisty. A jestem odporny. Ja! Ja!
Będę nasrywał w niego. Lidia tam twardo. Ajdź, myślałem, że pod skrzydła dostanie. Nie ma to tamto, Lidia. Mam nadzieję tylko, że nie padniesz. Ale krytyki dostaję. Lidia moim tankiem. O, obrywa, obrywa. Lidia tam twardo jest. A, dostał pod skrzydło. Tak jest, Lidia. Bierzemy go. Tu, tam, lewa, prawa flanka. Nie ma, kurde, żeby smok przeżył. Mam chatę, mogę chować z jego kości. A przyda mi się jego dusza. O nie, on idzie do mnie. Ej, no przecież jestem odporny na ogień. Zabić tego smoka. Dawaj, Lidia! Co on tam jeszcze nawalał? Skrzydło. No, on mnie to łapie. Dawaj, Lidia! Twardo stój. Jeszcze tylko raz go musimy pierdyknąć. Jest! Dostał! Dostał! Lidia, jesteśmy bossy. Ojcz. Fus! Roda! I am Dovahkiin and I kill you. Now. Wow. Wchłońmy jego duszę. Teraz. Zajebiście to wygląda. Okej. Zwłoki cesarskie jakieś tutaj kuźwa. Walczył. Kufer jeszcze jakiś. Mnie by się to wydawało, że w to muszę nawalać. No. Krasnoludka carcza. Lidia, Lidia! Mam coś dla ciebie znowu. Jestem tuż za tobą. Chyba że ci dawałem. Będę dźwigać twoje ciężary. Czekaj. A, masz już jedną, to ci sprzedam jedną. Ty przodem. Dobra. Tu mnie wzywa jakieś. Słowo, mocy, bitwa, furia, żywiołów. Zobaczymy potem, co to daje. A tymczasem zbadajmy sobie tutaj jeszcze do mnie skinie. Spalone zwłoki. Łączka kostna. Bandyta. Wytrych i złoto. Mi się wytrychy przydadzą. O. Okej. Okay. To było dziwne. Tylko już tylecik sprzedamy. Nie jest zbyt on ciężki, ale co to w miarę. Jak na ciężar, to. Drogawy. O. Sprytnie, sprytnie. Ojdź. Nie przeskoczyłem. Nie załapało mi spacji. Hop. Czeladnik. O. O, o, o. Dobra, złapałem. Proszę bardzo. No to czas udać się jeszcze. Do. Tutaj. Midas. A. Ejdź, tu mi nigdy nie chce złapać. To stąd. Dziwne, dlaczego? Nie rozumiem tego do końca. No ale cóż. Dobra, to już od razu dałem, żebyśmy się znaleźli w tym oto przecudownym miejscu zwanym. Tutaj mamy oczywiście zamek naszych obrońców świtu, których szukaliśmy z jakieś 3 czy 4 odcinki temu. Dobra, nasz paker biegnie. No, ma trochę przyspieszenie.
Hops. No, chciałem motylka złapać. Czemu nie złapałem? No co to ma być? Mamo, ja chcę siusiu. Jump, jump, jump. To the base. A można to jakoś na skróty wejść do tego, ten, bo ja nie chcę tak na koło chodzić. Jambic Graph Call of Duty Black Ops Multiplayer. Now the world was will be better. Tak jest. Biegnij, chłopie. Twierdza świtu. Dawaj, dawaj, dawaj. Dzisiaj. Jeszcze dzisiaj. O mój Boże. Która to już? 20:30. O mój Boże. Wyłącz tylko na chwilę w trapsa, nie? Ej! Otwórzcie to, kuźwa. To ja tam na górę mam wejść, ale jak? Canyon Boy Spring. Dobrze, Isran. Są wszyscy. Teraz gadaj, czego chcesz. Stójcie! Co ty robisz? Upewniam się, że nie jesteście wampirami. Ostrożności nigdy za wiele. Okej. Wygląda na to, że mamy problem. Ponieważ mogłem zostać zaatakowany przez ciebie już wcześniej, założę, że był to z twojej strony zwykły wypadek. Ale co? Dlatego właśnie dam ci szansę na wyleczenie się. Komu? Udaj się do Mortal i znajdź Faliona. To jedyna osoba w Skyrim, która potrafi wyleczyć z wampiryzmu. Jeśli ci się to uda, jakie to piękne, jeszcze mogą mieć z ciebie jakiś pożytek. No dobra, no to cóż. Zlecono nam, żebyśmy udali się do Faliona. Ale ja tutaj zakończę odcinek, żeby nie nudzić was za bardzo, więc żegnam was w tej chwili bardzo serdecznie. I zapraszam już na poniedziałek, kiedy nagrywam kolejny odcinek z serii The Elder. Jeżeli wam się film podobał, to oczywiście nie zapomnijcie dać subskrypcji, to za dużo powiedziane. Wystarczy komentarz lub łapka w górę, co bardzo motywuje do pracy, więc teraz żegnam się z wami jeszcze raz. Cześć!